A to, co za chwilę zobaczysz, wydarzyło się naprawdę. A co się wydarzyło? Ja nie mam pojęcia, bo dopiero tu przyjechałem do Neapolu. Jest czwartek, czwarty dzień maja. Gdzieś wyczytałem, że coś tu dzisiaj może się dziać. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. No Neapol to, jak wiadomo, jest światowa stolica kultury. Ale dziś jest ten dzień, on się bardzo rzadko zdarza, że ludzie zamiast do galerii, zamiast do teatrów, to idą mecz oglądać. Taki wyjątek sobie dzisiaj zrobią. Tak podejrzewam. No chyba, że znowu pójdą do teatru. Generalnie to cały Neapol jest dzisiaj i tak udekorowany. Proszę bardzo, to są dekoracje rybne na przykład. Jakby tu normalnie miał się... O proszę, jakie ładne. Jakiś finał Eurowizji odbywa dzisiaj. Każdy fan o tym wie, Kartofliska są debe. Sprawdziłem i wcale się finał Eurowizji tu dzisiaj nie odbywa. Jest za tydzień i chyba w Anglii w ogóle. O! Myślałem, że to Madonna coś będzie śpiewać, ale to jednak kto inny. A nie mówiłem, że to stolica kultury jest? Koncert mi się trafił i to jaki? Oho, Maradona Spritz. Ciekawe co to takiego. No nieźle wygląda. Tylko nie wiem, czy Maradona takie tutaj pijał w tym miejscu, czy Maradona przepis stworzył. Trochę wygląda jak sok z gumy jagód. I się upierdoliłem. Sącząc to, cudeńko wnioskuję, że Maradona to ostro imprezować nie lubił. W sensie procentowo. To takie słabe jakieś jest, piździapkowate. Wiemy co pijał, a jadał coś takiego Maradona. To zobaczymy, czy to dobre. Uwaga, kącik kulinarny, co jadał Maradona. Takie coś. To jest taka buła, w środku jest jajko i kilka rodzajów kiełbasy chyba. Jakiś boczek, typowo piłkarskie danie. Może w smaku jakieś rewelacyjne nie jest, ale Maradona lubił zjeść pożywnie. Z tego by wynikało. Kto to już przewiął, no gdzie to? Za zdrowe. Kubek z owocami. No ja tego próbować nie będę. Kubek z owocami. A co za tablica tutaj? Proszę bardzo. Baby Napoli. Czyli jak zawodnicy Napoli wyglądali za dzieciaka. Tak to wygląda. I to jest chyba Maradona. Dobra, koniec tego zwiedzania, teraz gdzieś w stronę stadionu trzeba ruszyć. Bo generalnie to jest tak, że dzisiaj Napoli ma szansę zdobyć mistrza Włoch po 33 latach. No i już pod stadionem. Napoli gra dzisiaj generalnie mecz na wyjeździe. Udine. Ale z myślą o takich osobach jak ja, które nie mają dostępu do telewizora, bo ja nie wiem, czy w hotelu jest ten telewizor, nie patrzyłem. Mają odpalić na stadionie i w okolicy jakieś duże telebimy. I co się okazuje? Że bardzo dużo osób z Neapolu nie ma telewizorów w domu. No proszę zobaczyć, ile osób tu przyszło. A do meczu jeszcze 2 godziny są. Szukałem wejścia, ale proszę bardzo. Ta-da! Tak, na tym stadionie będzie można zobaczyć wyjazdowe spotkanie Napoli. Jak zremisują, to zdobywają mistrza. Generalnie to tu świętowanie miało być kilka dni temu w niedzielę, ale... Ale chcieli na mnie poczekać chyba. Zaczynamy ten mecz bez piłkarzy. Udinese prowadzi 1-0. Do przerwy Napoli przegrywa 0-1. No trochę się cicho zrobiło po stracie tego gola, nie powiem. Zostało.
teraz zrobić tak pięknie rozpoczętym dniem? To co, no teraz chyba do hotelu muszę, bo jutro bardzo ciężki dzień. Nie muszę robić absolutnie nic. O kurwa, a ja tylko chciałem łyka wziąć. Ale to wszędzie pięknie pachnie. Zapach palonej rasy to jest to. Kosmetyki takie powinni robić o zapachu palonej rasy. To by był bestseller. Chciałem tylko na zakończenie powiedzieć, że opcja pod tytułem Napoli, Napoli, kupon ci spierdoli działa, bo ja w tym meczu postawiłem na Udinezę. Postawiłem na Udinezę, bo po pierwsze, jak na coś stawiam, to nie wchodzi i nie weszło. Jak kupon jeszcze, to jakieś super bolesne nie jest, no bo widziałem to, po co tu przyjechałem. Kurwa, jeszcze 3 piętra. A nie chcę tą windą wjeżdżać, bo już kilka razy we Włoszech mi winda pomiędzy piętrami stanęła. Dziękuję. A jakby Napoli dzisiaj nie zdobyło mistrza i kupon wszedł, to ten wyjazd, który do najtańszych nie należy, bo zdecydowałem się na ten wyjazd 2 dni przed meczem. O kurwa. To by się zwrócił, gdyby kupon szedł. Więc opcje były 2. Albo oglądam, jak Napoli zdobywa mistrza, albo zwraca mi się wyjazd. I w sumie to była taka sytuacja win-win. Jeszcze mam 1 piętro do przejścia. Nie wiem, czy dożyję, więc się żegnam. Jak nie przeżyję, to ktoś inny niech to zmontuje. Przynajmniej będzie jakieś zakończenie. O kurwa. Ale przeżyłem. Dziękuję za uwagę. TVBet jest głównym sponsorem kanału Kartofliska. Rejestrując się z linka pod filmikiem, oprócz bonusów dostajesz kartofliskową koszulkę za darmo i wspierasz niedorozwój kanału Kartofliska. Dzięki. Czarny wygrywa, czerwony przegrywa. Taka jest prosta reguła. Jeśli chcesz wygrać, to musisz zagrać. Kto nie gra, ten nie wygrywa.